Cześć, witajcie w 50. odcinku. Okrągła liczba, ale nic dla was specjalnego nie przygotowałem. Dzisiejszym tematem będzie kwestia przygotowania się do czegoś ważnego. Mam na myśli rozmowy kwalifikacyjnej czy do jakiejś prezentacji. Tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry topic, dobry temat na dzisiaj, bo ostatnio o tym czytałem, sobie przypomniałem. Właśnie. Jak najczęściej przygotowujemy się do jakiejś prezentacji w szkole, albo na uczelni, albo w pracy, lub do rozmowy kwalifikacyjnej. Najczęściej próbujemy przewidzieć, jakie padną pytania i po prostu uczymy się tego na pamięć, bądź powtarzamy sobie i to wygląda mniej więcej w ten sposób, że mamy sobie kartkę, czytamy pytania i w domu sobie tak na luzie siedzimy i sobie myślimy, jak odpowiemy, odpowiadamy bardzo spokojnie. I teraz przenieśmy się do sali, gdzie mamy tą rozmowę kwalifikacyjną, bądź mamy tą prezentację. Są rekruterzy, jest publiczność, która cię będzie słuchać. A ty, jak? Jesteś taki wyluzowany? Jesteś taka wyluzowana? Jesteś taka spokojna? Myślisz, że właśnie jak w domu ćwiczysz te odpowiedzi, to w taki sam sposób będziesz odpowiadała przed publicznością bądź przed rekruterami? No właśnie nie. I bardzo często jest tak, że połowę zapominamy właśnie przez ten stres, przez emocje, przez taką ekscytację. Dlatego warto przygotowywać się pod względem właśnie mentalnym i tym właśnie takim bardziej, no nie chcę użyć tego słowa psychologicznym, no ale mentalnym. Tak, przygotować się do tego stresu, bo tu tylko przygotujemy treść, a trzeba przygotować też siebie, jakby, no tak, swoją mentalność, przygotować się pod względem właśnie tym czynników stresowych. Czyli jaka jest odpowiedź na to? Musimy podczas przygotowań zbliżyć nasze przygotowania, sytuacje, do tego, co nas spotka podczas już faktycznej rozmowy kwalifikacyjnej bądź prezentacji. Czyli musimy te warunki, to wszystko, otoczenie, wszystko, nasze ciało, jakby jak się będzie zachowywać, zbliżyć podczas przygotowań do tego, co może się wydarzyć podczas faktycznej rozmowy kwalifikacyjnej. Czyli mam na myśli, jak wchodzimy na rozmowę kwalifikacyjną, nie mamy doświadczenia, bije nam serce, tak? Zasycha nam w gardle. Jesteśmy trochę rozlatani, rozemocjonowani. No i to samo musimy jakby zrobić ze swoim ciałem, ze swoim umysłem podczas przygotowań. No ciężko jakby samemu przed sobą się zestresować, dlatego ale możemy przyspieszyć swoje bicie serca. Czyli na przykład zróbmy 30, 40 pompek, 20 pompek, poskaczmy. Rozemocjonujmy się, puśćmy sobie głośną muzykę, poskaczmy i wtedy weźmy kartkę i zacznijmy odpowiadać na to pytanie. Na te pytania. Rozumiecie? Że wtedy zaczniemy ćwiczyć, trenować w zbliżonych warunkach do tych, które napotkamy podczas faktycznego eventu, podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej bądź prezentacji.